Chcesz zobaczyć, co odkryto na placu defilad? A może chcesz wiedzieć, co znajduje się pod trybuną honorową? Jeśli tak, to zapraszam. Przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęła się budowa na części placu defilad. Postępująca przebudowa placu centralnego pozwala odsłonić pozostałości starej Warszawy, zarówno tej przedwojennej, jak i powojennej. To w istocie pierwsza od prawie 70 lat okazja, by zajrzeć do centrum Warszawy sprzed 1939 roku. Trybuna honorowa była miejscem, na którym organizowano różnego rodzaju imprezy za czasów rządów komunistycznych. Wybudowana została prawdopodobnie w tych samych latach co Pałac Kultury i Nauki, czyli w latach 50. XX wieku. Pomieszczenia pod trybuną pełniły najprawdopodobniej funkcję miejsca, w którym władze odpoczywały po wielkich wydarzeniach. Pod kamienną trybuną znajduje się kilka pomieszczeń, szatnia, salonka, w której zachowała się część mebli. Idąc dalej, widoczna jest kuchnia oraz toalety pokryte kafelkami, a także dwa przedsionki. Jedno z pomieszczeń zostało prawie całkowicie zalane. Pałac Kultury i Nauki i jego otoczenie powstały na terenie 50 hektarów pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Świętokrzyską i Emilii Plater. W tym celu w latach 50. XX wieku zlikwidowano liczne ulice i pozostałości 80 kamienic. W części przeznaczonej na plac budowy znajdują się fragmenty ulic Chmielnej, Złotej, Siennej, Śliskiej, Pańskiej, Zielnej oraz część Marszałkowskiej. W trakcie budowy pałacu w całości zniknęła ulica Wielka, biegnąca równolegle do Marszałkowskiej. Na przełomie XIX i XX wieku teren obecnego placu defilad wypełniały wysokie secesyjne kamienice. Znajdowało się na nim około 180 budynków mieszkalnych. Docelowy układ chodników i zieleni na placu centralnym odwzoruje sieć dawnych ulic i zarys budynków z 1939 roku.